Do naszego gospodarstwa jechaliśmy w milczeniu. Inspektor BHP, którego wiozłem, o nic nie pytał, a ja też nie miałem ochoty na pogawędkę. Inspekcja, wiadomo, nigdy nie nastraja człowieka do wesołości. Mój niepokój o wynik inspekcji wzrastał w miarę zbliżania się do zabudowań gospodarskich. I tak to dojechaliśmy do stajni. Wszystko może byłoby dobrze, gdyby nie to, że Pietrusik akurat musiał czyścić konia. Koń był trochę nerwowy, co nie uszło uwagi inspektora. Patrzymy na Pietrusika. Pietrusik na konia, a koń denerwuje się coraz bardziej. Chlops, myślę sobie. Śmiać mi się zachciało z tego Pietrusika, ale gdy inspektor zgromił mnie swoim spojrzeniem, od razu wiedziałem, że w protokole nie będzie mnie chwalił. I rzeczywiście napisał, o czym chyba już się domyślacie, a jeśli nie, to posłuchajcie. A więc, że takiemu koniowi na czas czyszczenia trzeba zakładać kaganiec, że na stanowisku powinna być tabliczka z napisem, że koń gryzie, że koń, który gryzie, powinien mieć wstążkę wplecioną w grzywę i że gładkie drągi przegradzające stanowiska koni powinny być zawieszone na łańcuchach i owinięte warkoczami ze słomy, aby wierzgające konie nie kaleczyły sobie nóg. Złego pstrokatek poskarżył się inspektorowi, że takie wiązanie przy żłobie go strasznie denerwuje, bo nie lubi słuchać dzwonienia łańcuchów. Dopiero gdy zamieniliśmy łańcuchy na linki obciążone kawałkami drewna, pstrokatek przestał się denerwować. A gdy jeszcze usłyszał, że linki będą zastąpione rzemieniami, zupełnie się uspokoił. Uspokoiłem się i ja, bo inspektor oświadczył, że na temat stajni więcej już uwag nie ma. Ale mój spokój nie trwał długo. Przeszliśmy do innego pomieszczenia i tu stała się rzecz straszna. Nie ma, powiada inspektor, ale na filmie można to nieszczęście jakoś odkręcić, a więc podkręcamy. Oj, mogło się skończyć bardzo źle.
a w protokole znalazło się polecenie, aby natychmiast ten otwór ogrodzić balustradą i obić go deskami wystającymi co najmniej na 15 cm nad podłogę. Na stanowisku Buchaja tabliczka była: Buchaj obroże miał założoną, kółko nosowe podwiązane, drążek metalowy do prowadzenia zwierzęcia stał pod ręką, inspektor był zadowolony. A ja zerknąłem przez okno i nogi się pode mną ugięły, no bo wyobraźcie sobie, truchcikiem idzie Maćkowiak i prowadzi drugiego Buchaja. Ale jak prowadzi? Na lince, jakby to nie był Buchaj, a zwyczajny kundel. To już była za wielka obraza dla zwierzęcia. Stanęło i nie ruszyło się, dopóki Maćkowiak nie wziął drąga i nie zaczął prowadzić Buchaja tak jak trzeba. To znaczy, aby zwierzę miało głowę nieco wzniesioną. W pomieszczeniu przy zlewni mleka wszystko było w porządku. Dojarki, tak jak i inni pracownicy obsługujący zwierzęta, mieli karty zdrowia. Woda, mydło, czyste ręczniki, proszek, kreolina, lizol, czyste fartuchy, apteczka z lekami, wszystko jak trzeba. Tylko jak na nieszczęście akurat zepsuła się nam dojarka mechaniczna i trafiliśmy z inspektorem na dojenie ręczne. Na razie inspektor nic nie mówił. Muchy dokuczały krowie, krowa oganiała się jak mogła, zdenerwowanej obecnością inspektora dojarce ręce się trzęsły, no i mleko znalazło się w podściółce. A no widzicie, powiada inspektor, higiena to nie tylko czysty fartuch. Tu trzeba dbać o czystość w całej oborze, a więc usuwać obornik i spryskiwać oborę środkami owadobójczymi. Nie będzie much, to i krowy będą stały spokojnie. A tak to krowy oganiając się mogą dojarce uszkodzić ogonem oko albo poranić ją rogami. Dlatego rogi trzeba krowom przycinać i spiłowywać je na okrągło, wtedy będą mniej niebezpieczne. Tak samo należy regularnie pielęgnować racice, aby zwierzęta mogły swobodnie stać. Na takich racicach zwierzę, nie mogąc utrzymać równowagi, stale drepce i łatwo może nastąpić na nogę człowiekowi, który je doi lub obrządza. A podczas dojenia wystarczy kawałek sznurka, aby się uchronić od przykrych niespodzianek. Inspektor czekał, aż dojarka skończy swoją pracę, a ja zachodziłem w głowę, czego on tu jeszcze szuka. Okazało się, że chciał zobaczyć, czy po pracy dojarka prawidłowo i dokładnie myje ręce. Bo powiada, ze zwierząt na ludzi mogą się przenieść różne choroby, tak zresztą jak z ludzi na zwierzęta. Dlatego to wszyscy pracujący przy zwierzętach czy przy mleku muszą być okresowo badani przez lekarza, muszą nosić czyste ubrania ochronne i dokładnie się myć. Do zlewni mleka inspektor nie miał zastrzeżeń. Dobrze, powiada, że bańki stawiacie w wodzie z wapnem, to nie będą rdzewiały. Idąc dalej, musieliśmy przejść przez stajnię i tu, ano, potknął się o próg i z miejsca zarządził, że progu ma tu nie być, aby nie potykali się i ludzie, i zwierzęta. A potem okazało się, że potknąć można się nie tylko o próg, ale i o teczkę inspektora. Udaliśmy się do chlewni. Mata dezynfekcyjna była założona przepisowo, a stanowiska tak urządzone, aby przy zadawaniu karmy nie trzeba było wchodzić do kojców. To jest dobrze, powiada inspektor, bo gdy zwierzęta są głodne lub rozdrażnione, mogą atakować ludzi. Jeszcze nie skończył pochwały i już musiał mnie zganić. Tak, przyznaję, że
moja wina. Kanał ściekowy powinien być zakryty deską, wtedy nikt by sobie nogi nie skręcił. A więc chyba będzie jeszcze jedna uwaga w protokół. I tak to skończył się mój pechowy dzień.